Waldemar Szumny, kandydat na prezydenta Rzeszowa. Chciałem powiedzieć, że gość telewizji w Polsce, bo poniekąd tak, ale to telewizja gości dzisiaj w Rzeszowie, pięknym, słonecznym mieście, o które warto powalczyć. Panie redaktorze, szanowni widzowie, po pierwsze zapraszam zawsze do Rzeszowa, szczególnie po niedzieli. Myślę, że częściej będziemy się spotykać. Po drugie, chciałbym skomentować, ja nie używam retoryki wojennej, ja nie mówię, że walczyć. Jest to pewna rywalizacja, a tak naprawdę przedstawienie oferty mieszkańcom, oferty programowej. Jeśli już, to walka na programy, tak bym to widział, na propozycje dla mieszkańców. To wróćmy teraz do tej pierwszej tury. Kiedy pokazały się te wyniki exit poll, nagle słyszymy Waldemar Szumny trzecie miejsce. Co pan sobie wówczas pomyślał? Powiedziałem redakcji, która prosiła o skomentowanie, panie redaktorze, sondaże nie wygrywają, pan wie, poczekajmy spokojnie do rana. A pomyślałem sobie, przyznam się po raz pierwszy, pomyślałem sobie, albo ja jestem kiepski matematyk, albo to jest kiepska sondażownia. No i wyszło jak wyszło, tak? Wyszło jak wyszło. Ponad 20% ta przewaga obecnego prezydenta Rzeszowa jest dosyć jednak znaczna. Jak to może wyglądać, czy jak te głosy się mogą rozkładać w drugiej turze? Myślę, że jest bardzo prosta odpowiedź matematycznie. Konrad Fiołek uzyskał niecałe 38%, co oznacza, że jako urzędujący prezydent 62% nie poparło go. To jest ta, myślałem wieczorem, na wieczorze wyborczym, żółta kartka, tak komentowałem, bo miał trochę więcej w tych sondażach. Jak już 38 się okazało, czerwona kartka do Rady Miasta utracił 17 tysięcy głosów. To jest więcej, panie redaktorze, niż na stadionie miejskim się mieści, więcej niż kilka osiedli mieści w Rzeszowie, więc czerwona kartka zdecydowanie od mieszkańców. Ja miałem akcję, którą nazywałem w kampanii Szumny początek wiosny w Rzeszowie. Mam nadzieję, jestem przekonany, że prawdziwa wiosna nadejdzie 21 kwietnia, czyli miesiąc po kalendarzowej. Trzeba oczywiście podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich latach w Rzeszowie i pewnie też na tym opierał pan swój program, tak jak mówi, żeby coś zaproponować. Co tutaj nie wyszło? Najpierw spróbujmy tak negatywnie spojrzeć na tak. Rzeszów. Miasto, które może się podobać, ale też pewnie coś tutaj ludziom doskwiera. Tak, powiem, krótko bym powiedział, że na co nie wyszło, powiedziałbym wszystko nie wyszło, ale rozwinę wypowiedź. Chodzi o to, że mieszkańcy są bardzo rozczarowani. Konrad Fiołek wygrał poprzednio w pierwszej turze. Były nadzieje, oczekiwania. Okazało się, że miasto utraciło dynamizm w zarządzaniu. Sprawczości zabrakło. Praktycznie... A jakieś konkrety? No, tak, powiem, sprawczość w zarządzaniu to nic nie oznacza. To ja powiem takim stwierdzeniem, które usłyszałem od pani Ani w sobotę na targu. Mówiła tak, za Tadeusza Ferenca robota ma się robić. Było hasło. Obecnie mówią, o robocie ma się mówić. I to jest ta różnica. Trzeba przywrócić gospodarza. Trzeba powołać naprawdę najlepsze struktury, które dadzą ten dynamizm, a tak naprawdę rozpęd miastu, to czego zabrakło, to właśnie tego dynamizmu z opowieści, nie da się rozwijać miasta. Żeby miasto się rozwijało, muszą być działania. A może czasy są takie, że o nich też trzeba opowiadać i czasami ten PR wystarczy? Mam bardzo świetny przykład na to. Czasy są takie, że mój serdeczny kolega Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, wygrał w pierwszej turze 72%. Więc niech się Konrad Fiołek nie zasłania, że COVID, że wojna. I co? COVID omijał Stalową Wolę? Po prostu 3 lata zmarnował dorobek Tadeusza Ferenca. Roztrwonił ten dorobek. Ludzie to widzą, mieszkańcy widzą. Jest szansa na zmianę. Mieszkańcy oczekują, że będzie prawdziwy gospodarz w Rzeszowie. To jest proste. Też pan powiedział, wszystko nie wyszło. Kilka takich punktów pewnie z pana programu, tak? Bo pan mówi, nie wyszło, ale poprawmy. Jest kilka, które wyszło. Tam, gdzie rząd Zjednoczonej Prawicy wspierał na przykład Wisłokostrada 65 milionów w ramach Polskiego Ładu, a następnie z Ministerstwa Infrastruktury dodatkowe 30, to oznaczało, że mógł Konrad Fiołek dzięki wsparciu rządowemu wbić łopatę i to była jedyna inwestycja, która ruszyła. Tak naprawdę jeszcze na koniec rząd Zjednoczonej Prawicy przekazał 250 milionów takiej dotacji czy subwencji tak naprawdę na dopięcie ringu na północy Rzeszowa, więc rekordowa dotacja i wtedy, gdy prezydent Konrad Fiołek o tym mówił, miał uśmiech na twarzy i mówił, że jest duże zadowolenie i ten uśmiech gości. A dlaczego w ostatnim czasie już mówił, że Zjednoczona Prawica mu nic nie dała? Jakoś ten uśmiech mu zaniknął. Może zmęczenie kampanijne, może w ogóle przemęczenie. Myślę, że mieszkańcy mieszkańcy w niedzielę podsumują, czy chcą takiego prezydenta, czy chcą zmiany, czy chcą, żeby naprawdę Rzeszów rozwijał się. A mówiąc dłużej, jeżeli pan redaktor pozwoli,
Rzeszów ma swoje 5 minut. Rzeszów powinien wykorzystać szansę, ściągnąć rozwinąć przedsiębiorczość, ściągnąć duży biznes po to, i tak zamierzam, żeby powstały nowoczesne, wysokopłatne miejsca pracy. A co jest dzisiaj? Rzeszów, ja nie chcę, żeby kojarzył się z płacą na minimalnej krajowej, na poziomie minimalnej. To jest wiele tych rozczarowań, bolączek, utyskiwań. A jedno zdanie na koniec, jeśli pan rektor pozwoli. Ja program mam w ten sposób stworzony, że przez 25 lat mojej służby jako radnego słuchałem mieszkańców, ich potrzeb, ich oczekiwań i ich marzeń. I mieszkańcy mi stworzyli ten program, ja tylko będę wprowadzał to, czego chcą, a po 5 latach ja chcę być w 100%, znaczy inaczej, zamierzam 100%, chcę być rozliczany po 5 latach. Konrad Fiołek poprzednio obiecywał, ktoś mi wyliczył, 325 pomysłów miał, kilka tam zrobił, z czego niektóre częściowo. Po co tyle obiecywać, ludzi mamić? Naprawdę, stąpajmy twardo po ziemi, mówmy realiami, bo socjologiczne, a jeszcze właśnie bańki, to nie jest to. Dzisiaj ściąga polityków, przyjeżdżają z Warszawy, próbują go wspierać. Ja zupełnie inaczej podchodzę. Ja chcę mieć bezpartyjnych zastępców, bo sam mam poglądy prawicowe, mam poparcie Zjednoczonej Prawicy, ale do zarządzania strukturą tak skomplikowaną jak 200-tysięczne miasto z 2-miliardowym budżetem chcę mieć specjalistów. Ja nie chcę, żeby moi zastępcy dostawali polityczne polecenia z Warszawy. O tym zderzeniu dużej i małej polityki porozmawiamy, bo to też jest ciekawe, ale jeszcze zapytam o te konkrety. Sam pan mówi, jak ich jest za dużo, to niedobrze. Takie ja mam trzy. Trzy konkrety Szumnego. Gdybyśmy poszli na ten targ, gdzie spotkał pan panią Anię, albo przeszli się tutaj po okolicy, to co byśmy usłyszeli? Czego przede wszystkim potrzeba? Raz, dwa, trzy. Raz. Odkorkować Rzeszów. Komunikacja i trzy wykrzykniki, gdyby to było pisane, a nie mówione. Jadąc tutaj, dokładnie tego doświadczyłem. Panie rektorze, a mieszkańcy, proszę sobie wyobrazić, rzeszowianie blisko 3 lata się z tym męczą i mówią, mamy dość. Dwa, chaos urbanistyczny. Czy pan redaktor chciałby, żeby koło domku albo szeregówki pana wysoki blok wyrósł bez planowania? Ja będę robił weryfikację wyzatek wydanych w ostatnich 10 latach, bo być może wśród nich są takie, które wymagają naprawdę podejścia jeszcze raz do tego tematu. No i czy potencjał, energia mieszkańców? Trzeba im pomóc, żeby uwolnić tę energię. Stąd ja mam 3 filary prezydentury i to zrobię, ponieważ mieszkańcy mnie o to proszą, mieszkańcy na to chcą zagłosować, żeby oni byli partnerem. Władza w ratuszu nie może narzucać rozwiązań. Ja jestem mediatorem, mam uprawnienia, wiele mediacji przeprowadziłem. Umiem słuchać ludzi, ja zamierzam słuchać. Ja nie będę tego, jak Fiołek Travel mówił, jeden z kandydatów, latał aż tyle po świecie. Najpierw mówiłem, że 2-krotnie ograniczę, już widzę, że 5-krotnie podróże. Ja będę służył mieszkańcom. W ratuszu będę miał dyżury w soboty, bo tu trzeba słuchać ludzi na miejscu, a nie latać tam. No dobra, turystyka może komuś być potrzebna. Tadeusz Ferenc przywoził pomysły, jak już gdzieś poleciał. A wie pan, co mi mówią? Akurat to pan Janek mi mówił, szewc. Mówił, a on przywiózł opaleniznę. No jest różnica, jest różnica. To prawda. Z tymi korkami ciekawa sprawa, bo to w zasadzie każde duże miasto się z tym boryka. Mam świetną receptę. A właśnie, chciałbym to usłyszeć. To jak to będzie? Waldemar Szumny wychodzi na skrzyżowania, kieruje ruchem, osobiście w to ingeruje? Jak sprawdzone to? Rozwiązanie, sprawdzone. Moje 99% pomysłów funkcjonują gdzie indziej, w różnych miastach. Może nie czas, żebym dzisiaj opowiadał, bo byłaby dłuższa opowieść. Jeden przykład podam. Akurat z Wiednia, byłem kilka razy w Wiedniu, bilet 365. I co pan z tej podróży przywiózł? No właśnie, pomysł, który wdrażam w Rzeszowie. Po niedzieli wdrażam. Tylko w Wiedniu jest 365 euro na cały rok. W Polsce, u nas w Rzeszowie wprowadzę 365 zł całorocznie. Za złotówkę dziennie jeździsz ile chcesz. Ludzie, są dwie korzyści. Jednorazowo, Wiedeńczyków połowa się przesiadła, bo to jest super fajna oszczędność. Co miasto na tym skorzysta? Ludzie, zostaną im pieniądze, a mniejsze korki, a powietrze, atmosfera, będzie mniej zanieczyszczeń. Z tym, że już wprowadzam korektę po analizach i w ciągu 2-3 lat wprowadzę bezpłatną komunikację, bo inaczej miasto stanie na amen i naprawdę to zrobię. Panie Waldemarze, a jak współpracować, teraz przechodzę do tego zderzenia dużej, małej polityki, no gdyby pan został prezydentem, pan w to wierzy oczywiście, tak, jak już zostanę, mówi po niedzieli, jak współpracować z rządem, który nie jest z pana frakcji politycznej, bo te tarcia między samorządem a rządem to zawsze występowało, no i jest takie, no jedni mówią nie da się, bo samorząd jest oporny, samorząd mówi nie da się, bo rząd nie daje. Już odpowiadam, jak ja to widzę. Po pierwsze, zamierzam współpracować i z samorządem województwa, i z administracją centralną. Ja 17 lat pracuję w kancelarii zarządu u marszałka, czyli w samorządzie województwa. Tam już robiłem analizy, gdzie jakie środki unijne, proszę zauważyć, czy KPO, czy fundusze unijne, u nas jest 2,2 miliarda, blisko 10 miliardów złotych na to i chcę, żeby Rzeszów korzystał z tych środków unijnych, one idą przez marszałka, a centralne środki, czy program Feniks, czy Polska Wschodnia, przez 8 lat wypracowałem sobie kontakty w ministerstwach poszczególnych. Oprócz tego liczę, znaczy jestem przekonany, że dobre pomysły będą wspierane i przez wojewodę, i przez parlamentarzystów obecnej opcji, tej większościowej, rządzącej. Nikt
jestem pewien, nikt nie będzie szkodził Rzeszowowi, bo tu jest stolica województwa. Żeby województwo się rozwijało w sposób zrównoważony, tak jak do tej pory, to musi również serce tej stolicy, centrum aglomeracji rzeszowskiej również się rozwijać. Jest to jasne i zrozumiałe dla każdego. Mieszkańcy mi też to mówią i tak zamierzam robić. Pozyskiwać środki i z centrali, i z ministerstw, ale także i z samorządu województwa, a współpracować chcę dodatkowo z ościennymi gospodarzami gmin, wójtami i burmistrzami, bo wiele również wspólnie możemy zrobić tu na lokalnym podwórku. Jeżeli ktoś ma poglądy konserwatywne, to sobie myśli Podkarpacie z uśmiechem, bo to taki bastion Zjednoczonej Prawicy politycznie, ale konserwatyści się tutaj dobrze po prostu czują. Natomiast duże miasta w całej Polsce nie. Na czym to polega? Skąd te miejskie aspiracje wykraczające, czy też mijające się z tymi zapotrzebowaniami? Ja zauważyłem to i wcześniejsze kampanie, które czy przymiarki Prawa i Sprawiedliwości były, no nie były zwycięskie. Więc ja inaczej zupełnie podszedłem do konstrukcji list wyborczych. Stworzyłem młodą ekipę, na przykład do Rady Miasta w mojej drużynie, w moim okręgu, ja jestem byłem najstarszy, to proszę zauważyć, średnia wieku 30 parę lat. Postawiłem na młodych bardzo dużo i bezpartyjnych w większości, czyli mam członków Prawa i Sprawiedliwości, ale w mniejszości zdecydowanej 60 kilka procent bezpartyjnych. I to dało mi pewien dynamizm, bo ci młodzi, studentka Paulina z Politechniki, architektka przyszła, czy mechanik samochodowy Piotr, 22-letni, oni wnosili ten dynamizm. Uważam, że to jest też przyszłość, żebyśmy stawiali na młodych. Miasto Rzeszów, każde zresztą miasto musi się rozwijać, ale potencjał młodych trzeba wykorzystywać, więc myślę, że to jest ta metoda. Sięgać po młodych ludzi, sięgać po tych, którzy mają pomysły. Przedsiębiorców miałem, szefów rad osiedli, także i seniorów, bo ja mam program też i dla seniorów, tak, dla seniorów, więc to też jest w ten sposób, bym powiedział, ważne, żebyśmy wykorzystywali i dynamizm młodości czy młodzieży, ale także doświadczenie, wiedzę tego srebrnego pokolenia. Jesteśmy w takim regionie, który jest blisko tych działań wojennych, blisko Ukrainy. Czy to ma oddziaływanie na miasto? Tak. Jak to działa na miasto, na ludzi? Czy o tym się myśli, mówi? Jak to wpływa też na biznes tutaj? Tak, na biznes. Bardzo, to jest szersze, świetne pytanie, panie redaktorze, bo ja mówiłem na koniec kampanii w pierwszej turze, że przedstawiam teraz najważniejszy program w mojej kampanii. Bezpieczny Rzeszów. 12-punktowy program. Mówiłem o bezpieczeństwie militarnym, socjalnym, ale także i komunikacyjnym na chodnikach, na ulicach. Bezpieczny Rzeszów. Powiem więcej. Klub, który jest największy, po raz pierwszy w historii klub nasz największy będzie miał nazwę Bezpieczny Rzeszów. Ja uważam, że priorytetem w tej pięcioletniej najbliższej kadencji jest bezpieczeństwo rzeszowian. O to mnie prosili i to zamierzam zapewnić. Mam specjalistów. Szefem mojego sztabu jest specjalista od bezpieczeństwa, jeśli chodzi o pożarnictwo. Również mam doradców ekspertów. Będę powoływał Radę Bezpieczeństwa Miasta, pełnomocnika do spraw cyber też bezpieczeństwa i musiałbym 12 punktów rozwijać. To jest coś, co dzisiaj w sytuacji blisko granicznej jest najważniejsze. Najważniejsze. I ja będę się troszczył o to bezpieczeństwo, bo tak postrzegam. Służba dla mieszkańców, ale też zapewnienie im bezpieczeństwa. A jak pan patrzy na taką politykę, kampanię prowadzoną według takiej dużej polityki krajowej? Bo nie ma co mówić, ale w wielu miejscach taka kampania lokalna, samorządowa, okazało się, że jest o rzeczy w ogóle niesamorządowe. Jak to wyglądało tutaj w Rzeszowie? Ja powiem, jak ja podchodziłem i widzę mój konkurent, dobrze? Bo to będzie widać te różnice, ten kontrast. Ja jestem za tym, żeby polityka także odgrywała ważną rolę w życiu publicznym. Niedługo będą eurowybory, jesienią były do Sejmu, Senatu. Politycy są potrzebni, ale tu mamy dzisiaj lokalne wybory, samorządowe. I tu mieszkańcy nie potrzebują polityki. Stąd właśnie tej dużej polityki krajowej. Polityka lokalna, rozumiana jako troska o dobro wspólne, ale tu lokalnie. Tak, duża polityka, ja nie widzę sensu. Proszę zauważyć, po co ściągać polityków z Warszawy, z centrali, żeby doradzali, kogo wybierać, mieszkańców Rzeszowa. Proszę zauważyć, czy Warszawa. To po co? No ludzie ich znają, nawet lubią, może im ufają. Panie autorze, ja jestem matematyk, kieruję się logiką. Czy byłoby logiczne, żeby do Warszawy przyjeżdżał rzeszowianin i mówił: słuchajcie, dla was najlepiej będzie, jak wybierzecie tego czy tamtego. Ja sobie tego nie... Znaczy, ja tak nie chcę działać. Różnimy się tu z Konradem Fiołkiem. On otacza się politykami, stawia na politykę, ma tę przeszłość SLD-owską i to gdzieś w nim siedzi. On wyszedł z SLD, ale lewica jakby z niego nie wyszła. Nie komentuję tego, stwierdzam fakty. Ja mówię jeszcze raz, mam poglądy prawicowe, ale w samorządzie miejskim chcę służyć mieszkańcom, bo tu chcę, żeby moją partią był Rzeszów. Telewizja w Polsce dziś gości w Rzeszowie u Waldemara Szumnego, kandydata na prezydenta Rzeszowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.